Często zdarza się tak, że pytamy się hodowcy, jak wygląda ta rutyna właśnie. On odpowiada, że wszystko jest w porządku, tak jak książka pisze, tak jak opowiadamy, to on tylko przytakuje, mówi dokładnie, to mnie opisujecie, ja tak robię. Zdrowa ćwiartka powinna produkować nie więcej niż 200 tysięcy komórek somatycznych na mililitr. Generalnie stosując wirówkę w swojej oborze, działamy tak naprawdę na własną szkodę, a przyglądając się kondycji wymion w swoim stadzie, należy każdą sztukę traktować indywidualnie. Jeżeli dana sztuka w okresie jednej laktacji zaliczy trzykrotny wzrost liczby komórek somatycznych, załóżmy powyżej poziom 400 tysięcy, no to mówimy o tym, że taka sztuka jest już zakażona chronicznie. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku towarzyszy mi członek zespołu Vetbulans, lekarz weterynarii Kamil Kleszczewski. Dzień dobry. Dzisiaj poruszymy temat, no chyba najbardziej istotny z punktu widzenia hodowcy, szczególnie bydła mlecznego, ponieważ poruszymy temat zapaleń wymienia i skutków, szczególnie tych finansowych, które się wiążą z tego rodzaju schorzeniem. Kamil, podczas naszych audytów robimy wywiady, które dotyczą doju, a także analizujemy raporty. Powiedz, po co to robimy? Dokładnie, a więc tak, spotykając się z hodowcą podczas doju, jesteśmy w stanie zaobserwować jego rutynę pracy, wychwycić elementy, które są prawidłowe i które prawidłowe nie są, a jak obaj wiemy, to jest bardzo... Higiena i rutyna doju jest szalenie ważna, jeżeli chodzi o występowanie zapaleń gruczołu wymienia... z gruczołu mlekowego w stadzie. Właśnie, bo często zdarza się tak, że pytamy się hodowcy, jak wygląda ta rutyna właśnie. On odpowiada, że wszystko jest w porządku, tak jak książka pisze, tak jak opowiadamy, to on tylko przytakuje, mówi dokładnie, to mnie opisujecie, ja tak robię. Dokładnie. A później na audycie, gdy robimy troszeczkę jako taki widz, czyli stoimy z boku i przyglądamy się, widzimy, że czasami te elementy gdzieś nie do końca grają i w ten sposób łatwo jest nam znaleźć, to ułatwia nam znalezienie właśnie tych takich momentów zapalnych, które czasami są niezauważone przez hodowcę, bo tak naprawdę no, czasami najtrudniej jest zauważyć coś, jeżeli się robi samemu i tutaj coś dostrzec, prawda? Jak najbardziej. No dobrze, a jeżeli już powiedzmy przeanalizujemy wyniki, to typujemy wtedy sztuki, które konkretnie uważamy, że powinny zostać poddane dalszemu badaniu. Na czym to polega? A więc tak, generalnie uznaje się, że zdrowa ćwiartka powinna produkować nie więcej niż 200 tysięcy komórek somatycznych na mililitr. Każdy wyższy wynik pochodzący z tej ćwiartki wiąże się ze stratami ekonomicznymi. No właśnie, bo tutaj właśnie warto dodać, z czego sobie ludzie nie zdają sprawy, że tak naprawdę wzrost o każde 50 tysięcy komórek somatycznych to jest spadek ilości wyprodukowanego mleka w ciągu dnia o pół litra, prawda? Więc tutaj czasami jest tak, że ludzie posiłkują się tym, czym oczywiście nie powinno się, czyli wirówkami i myślą, że temat jest załatwiony, bo mleko mają ekstra, prawda? Natomiast nie zdają sobie sprawy z tego, że jeżeli robią to przez dłuższy czas, to cały czas praktycznie systematycznie tracą mleko, a zakażenia mają to do siebie, że nie dość, że potrafił się pogłębiać, więc ta liczba komórek somatycznych, które krowa produkuje, będzie coraz wyższa, więc automatem zaczyna produkować coraz mniej mleka, a z drugiej strony może być źródłem zakażenia dla innych krów, prawda? Więc praktycznie jeżeli zaczniemy używać tej wirówki, to może się skończyć tym, że już będzie nam bardzo ciężko z niej zrezygnować i jednocześnie może to niestety nas doprowadzić do bankructwa. Dokładnie. Generalnie stosując wirówkę w swojej oborze, działamy tak naprawdę na własną szkodę, bo jest tak podobnie jak z wynikami mleka zbiorczego. To, że mamy wyniki poniżej 400 tysięcy, to oznacza jedynie to, że zakład mleczarski zapłaci nam za to mleko w klasie ekstra. A przyglądając się kondycji wymion w swoim stadzie, należy każdą sztukę traktować indywidualnie. Także przede wszystkim analiza raportów z federacji, to jest kopalnia wiedzy i te raporty powiedzą nam, którym sztukom musimy się przyjrzeć dokładniej, ponieważ jeżeli dana sztuka w okresie jednej laktacji
zaliczy trzykrotny wzrost liczby komórek somatycznych, załóżmy powyżej poziom 400 tysięcy, no to mówimy o tym, że taka sztuka jest już zakażona chronicznie. No dobrze, ale nie każdy tak naprawdę korzysta z raportów i ma te wyniki z federacji, prawda? Co wtedy jesteśmy w stanie zrobić? Wtedy rozwiązanie jest bardzo proste i my podczas naszych audytów takie rozwiązania stosujemy. Jesteśmy w stanie pobrać reprezentatywne próbki mleka za pomocą ramion, które są stosowane przez zootechników pracujących dla federacji. Takie próbki wysyłamy do laboratorium i po tak naprawdę dobie mamy już gotowy wynik określający indywidualną liczbę komórek somatycznych u każdej ze sztuk. Jeżeli podoba Ci się materiał, który oglądasz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, kliknij również dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. Wpadnij też do naszego sklepu, w którym znajdziesz dodatki paszowe dla bydła marki Vetbulans, z których sami korzystamy w trakcie leczenia, między innymi na biegunkę, na wątrobę, na kwasicę, na apetyt i wiele innych. Sklep oferuje również opcję darmowej dostawy. Jeżeli chodzi o mastity, to możemy podzielić tak bardzo zgrubnie i według jednego z kryteriów na podział, czyli patogeny środowiskowe i zakaźne. Jakby, czy możemy to przybliżyć naszym hodowcom? Dokładnie. Czym różnią się? Generalnie tak. Jeżeli chodzi o patogeny środowiskowe, należy sobie uzmysłowić, że one zawsze znajdują się w naszej oborze i źródłem zakażenia jest środowisko, czyli brudna ściółka, skóra wymion, ręce do jarza czy sprzęt udojowy. Natomiast jeżeli mówimy o patogenach zakaźnych, one są przenoszone ze zwierzęcia na zwierzę. I tu jest bardzo ważne, żeby określić typ patogenu, z jakim mierzymy się w swoim gospodarstwie, ponieważ wtedy zarówno i terapia w zasuszeniu, i terapia w laktacji, profilaktyka i rutyna doju jest uwarunkowana tym, z jakim patogenem się mierzymy. No właśnie, i wtedy też wiemy, jak się podczas naszych audytów, też wiemy, w którym kierunku powinniśmy skierować nasz wzrok, tak? Jeżeli to będą środowiskowe, to patrzymy tutaj na higienę, przeglądamy w tym momencie cały sprzęt udojowy i widzimy, czy gumy tak. Są strzykowe, są w porządku i tak dalej, czy to jest po prostu wszystko zachowane tak, jak być powinno, bo na przykład może się okazać, że bez sensu jest podawanie, leczenie cały czas i podawanie antybiotyków i tak dalej, czyli narażanie się na koszta, gdzie tak naprawdę wystarczy tylko poprawić te warunki. Dokładnie. No dobrze, a wspomniałeś jeszcze przy omawianiu tego zagadnienia o zakażeniach i o leczeniu w zasuszeniu i w leczeniu podczas doju, podczas laktacji. Jakby na czym to polega? Jakbyśmy mogli przybliżyć troszeczkę naszym hodowcom. Dokładnie. A więc tak, są sytuacje, kiedy po prostu liczba komórek somatycznych nie jest na tyle wysoka, że musimy podejmować leczenie już natychmiast teraz w laktacji, ponieważ to naraża nas na straty. Mówimy nie tylko o kosztach weterynaryjnych tak zwanych, ale także o utylizacji mleka karencyjnego. Czy karencja? Mhm. Dokładnie. Więc możemy z tym leczeniem poczekać do okresu zasuszenia. Tak jak wspomniałem wcześniej, podczas naszych audytów pobieramy próbki do badań laboratoryjnych i z gotowym wynikiem antybiogramu jesteśmy w stanie dobrać celowane leczenie, które będzie najbardziej skuteczne. Co ważniejsze, warto wykonywać takie badania, ponieważ jak wszyscy bardzo dobrze wiemy, w niedługim czasie w życie wchodzi ustawa o ograniczeniu stosowania antybiotyków u zwierząt gospodarskich i mnóstwo substancji, których stosujemy w gospodarstwach do tej pory, będzie już zarezerwowana tylko do leczenia w medycynie ludzkiej. Także musimy nastawić się głównie na profilaktykę, na trenowanie naszych zasad podczas doju oraz na takie celowane leczenie. Mhm. Dokładnie, musimy sobie uświadomić, że niestety nie każde nasze niedbalstwo związane właśnie na przykład z higieną doju jesteśmy w stanie załatwić antybiotykiem, tak? Ponieważ teraz to jeszcze jakoś przechodzi, ale niestety jeżeli chodzi o zużycie antybiotyków, Polska wiedzie niechlubny prym, jeżeli chodzi o ilości zużywane, tak. Prawda? I ta profilaktyka, czy tego chcemy, czy nie, to jest niestety, to nie jest już tylko przyszłość, to już jest praktycznie teraźniejszość, a już z całą pewnością no, w tym kierunku idziemy. Ale wbrew pozorom to nie jest źle, to jest troszeczkę, jesteśmy zmuszeni przez to, ale tak naprawdę no, każdy zna doskonale te przysłowie, że lepiej zapobiegać niż leczyć i zdecydowanie
zdecydowanie lepiej jest profilaktykę podciągnąć, żeby po prostu nam zwierzęta nie chorowały, bo to generuje tak naprawdę same plus już, nawet abstrahując od tego zużycia antybiotyków, to tak naprawdę jest korzyść przede wszystkim dla hodowcy. No dobrze, a właśnie to jakie działania profilaktyczne mogą zostać podjęte, jeżeli widzimy, że jest ten problem, zdefiniowaliśmy go, możemy go nazwać, I teraz co, jakie działania profilaktyczne możemy podjąć? No to tutaj należy zacząć już od samej procedury doju generalnie. Wprowadzić przedzdajanie, żeby wychwytywać przypadki nie tylko klinicznego mastitis, które widać gołym okiem, kiedy ćwiartka jest obrzęknięta, jest podwyższona temperatura ciała, sztuka jest osowiała, wykazuje brak apetytu. Ale podczas przedzdajania widzimy już takie naprawdę gołym okiem niewielkie zmiany w mleku, które sygnalizują nam, że dzieje się coś niedobrego. Kolejnym etapem po zdefiniowaniu problemu, czy tutaj mierzymy się z drobnoustrojami środowiskowymi czy zakaźnymi, wprowadzamy na przykład dezynfekcję aparatów udojowych pomiędzy dojeniem poszczególnych ze sztuk. Odpowiednio dobrany dipping poudojowy. Możemy też wprowadzić szczepienia profilaktyczne, które należy pamiętać, że nie wyeliminują przypadków mastitis w naszym stadzie, ale znacznie je ograniczą. Jest po prostu szereg procedur, którym należy się przyjrzeć i które w miarę możliwości należy poprawić. Poprawić i dzięki temu tak naprawdę potem odnosić sukcesy zarówno i hodowlane, i finansowe. I finansowe, tak. Dobrze, myślę, że przybliżyliśmy przynajmniej pokrótce temat związany z dojem i z mastitami. No, jest to tak olbrzymi obszar, że ciężko byłoby go wyczerpać w krótkim filmiku. Dokładnie. Natomiast musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę są szalenie istotne. Zdaje sobie sprawę z tego każdy hodowca, no bo z tego tak naprawdę są zyski finansowe dla gospodarstwa mlecznego, ale z drugiej strony też właśnie schorzenia związane z gruczołem mlekowym są jedną z najczęstszych przyczyn brakowań krów w stadach mlecznych, no, prawda? Tak. No dobrze, dziękuję Ci Kamil dzisiaj, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.